No witam Was wszystkich bardzo serdecznie, po bardzo długiej przerwie, bardzo, bardzo długiej. Nawet nie wiem ile to trwało, rok czy dwa. I powiem Wam, że nawet nie wiem jak gadać, bo się całkowicie odzwyczaję. No to tak, no to ogólnie miał być Custom Level, znaczy nie Custom Level, tylko Tomb Raider 3 Gold, ale niestety nie mogłem go nigdzie znaleźć, a nie mam ze sobą oryginalnych płytek, mam je w Polsce. Więc zdecydowałem się na Custom Levela i trzy rzeczy. Nie będę musiał jakoś dobrze skalibrować mikrofon, bo sprawdzone nagranie jest jakiś taki dziwny, jakby to powiedzieć, taki jakby podźwięk. Mi się bardzo nie podoba i ja spróbuję pokombinować, ale stwierdziłem, że dzisiaj mam czas, dzisiaj nagram, już mam wstawię, żeby nie było, że znowu obiecuję cudawianki i chuj, nie? Więc za to z góry przepraszam. I też jeszcze muszę zobaczyć, czemu mi się tak bardzo dziwnie ta gra przycina, jak nagrywam, bo mam nowy procesor do tego, który został mi ostatnio dołożony i wiem, że jest 4 GB RAM-u. Jedyne co wiem, to jest karta graficzna, taka śmieszna, ale no nie jest aż taka zła. A przecież miałem w porównaniu do tego z wyjątkiem karty graficznej gorszy, bo jak nagrywałem wszystkie let's play, a nagrywałem kurwa Tomb Raidery przecież, najnowsze chyba, tak, no, HD, no, więc tak. Dobra, bez zbędnego pierdolenia lecimy. Także mówię z góry raz jeszcze, przepraszam, to się wszystko będzie przycinać. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, że ja nie jestem za cicho. Jeżeli coś, to wszystko skalibrujemy, spokojnie. No jest jakiś custom level, znalazłem go oczywiście na Lara's Level Base. I on opowiada o tym, że to jest jakiś dom Lary gdzieś tam w Grecji, ale jakiś tajemniczy, ona pewnie sama nie wie co ma w chacie, nie? Więc tak, dziękuję jeszcze raz wszystkim za to, że czekaliście na wszystko, że były komentarze, były pytania, wiadomości i tak dalej, bardzo, bardzo miłe. Teraz mam, powiem Wam czas, moje życie jest w takim bardzo dziwnym etapie, bym powiedział, i stwierdziłem, że muszę zająć sobie czymś umysł po prostu. Może będzie mi łatwiej dzięki temu jakoś przeżyć to wszystko. I też jeszcze z reguły. Z góry przepraszam, jeżeli będę jakoś, nie wiem, gadał bzdury, bo już przez 2 lata można się konkretnie odzwyczaić od nagrywania, prawda? No. Więc Grecja, czasy obecne. Więc tak, najpierw strzelimy sobie zapis. No, świetnie, bardzo płynnie chodzi. Genialnie. No dobra, trudno. Ale wiecie co, ja myślę, że też dosyć duży ma wpływ na to, że te custom levele z reguły są kiepsko skalibrowane ogólnie i ten silnik, który służy do... się da otworzyć? Silnik, który służy do otworzenia bardzo często jest nadużywany i przez to gra nie wyrabia niestety. I tak, nic nie wiem o tym levelu, nie wiem jak gdzie iść, co iść i tak dalej, więc przypuszczam, że będę bardzo błądził. Ale chciałem wrzucić taki pierwszy odcinek, taki na dzień dobry, więc przypuszczam, że nie będzie trwał dłużej niż 15 minut. I być może ten level da się przejść pewnie w godzinę i to zajmie pewnie 10 odcinków, ale myślę, że akurat to Wam nie zrobi. Właśnie, muszę sobie zmienić konfigurację. Bo ja nie mam zera, to znaczy mam zero, ale jest inaczej, bo to jest laptop, nie? Czekajcie. Nie wiem. Na to? Nie, to nic nie pokazuje. No to nie wiem. Na prawy kontrol? Nie, albo to jest do strzelania. Moment. Nie wiem, M? Jest wygodnie? Może być. Okej. Okay. No to tak, no to co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Zapewne będą osoby, które... No nie mogę się powiedzieć. Zapewne będą oglądały mnie również osoby, które ostatnio się dowiedziały o tym, że wracam. Takie, tak powiem, bardziej z życia mojego prywatnego, więc będą miały ze mnie niezłą bekę i zobaczą, jak to naprawdę jest, kiedy Jakub mówi. W tym sensie, że oni wszyscy mówią, że ja mam ślinotok i mówotok i wszystko i to wszystko gadam. Więc teraz to Was dobije, nie? Winko! Też bym sobie wypił, słuchajcie. A da się wypić? Nie. No,
Właśnie, nagram Jean-Clay'a. Na pewno gwarantuję to wam. Nie mogę się doczekać. I nawet ładną ma tę chatę. To jest jakieś miasteczko. Słuchajcie, w Grecji kiedyś byłem, to wam mówiłem, nie? Ja byłem na Krecie. Ładnie tam było, ale było mniej kwadratowo niż tu. Zastanawiam się, nie no, skoro ona ma bronię, to przypuszczam, że jacyś przeciwnicy będą. Dobra, słuchajcie, ja sprawdzę, jak to się nagrywam i zaraz do was wracam.